Mariola, moje krople to tytuł pani najnowszej powieści. O czym jest ta książka? Może będę trochę bezczelna, jak powiem, że chciałam bardzo napisać serial, bo o tym musimy powiedzieć. Jeszcze kiedyś dawniej, ponieważ moja ścieżka twórcza zaczęła się od serialu Tata Marcin powiedział. I pomysł na Mariola, moje krople wziął się stąd, że bardzo chciałam napisać serial, który byłby chociaż w małym procencie zbliżony do serialu Allo Allo, który uwielbiałam. I szukałam miejsca w historii Polski, takiego momentu w historii Polski, który byłby choć trochę podobny do tamtych sytuacji, które tak mi się podobały. Ja w ogóle uwielbiam angielski humor. I znalazłam go w okresie stanu wojennego i tuż przed stanem wojennym, gdzie mamy sytuację, że w teatrze funkcjonują jednocześnie dwa związki, Solidarność i dawny związek zawodowy, gdzie naprzeciwko tego teatru znajduje się komitet partii. Pierwszy sekretarz ciągle właściwie przychodzi i sprawdza, co tam się dzieje w tym teatrze, ponieważ teatr jest tubą propagandową również w mieście i w terenie. I istnieje jeszcze cały szereg postaci, które mają różne interesy w tym teatrze. Skupia się tutaj większość sytuacji dramatycznych, tak mi się wydawało, tego miasta. I to miejsce wydało mi się najbardziej barwne. Czy zna pani taki teatr i skąd te postaci? Bo Biegalski ma swój odpowiednik w rzeczywistości, a pozostali? Sekretarz? Dyrektor? Pozostali nie. Pozostali są właściwie tylko i wyłącznie kliszami, typami ludzkimi. Teatr w małym mieście, akurat na Dolnym Śląsku, stąd, że potrzebowałam tych Rosjan, prawda, jako zapalnika do wybuchu stanu wojennego. Czyli gdzieś blisko Legnicy. Właściwie to jest nienazwana Legnica, ale ponieważ ja nie byłam nigdy w Legnicy, nie chcę Legniczan obrażać ani ich teatru, to jest zawsze bezpieczniejsze, kiedy się miejsca nie nazywa lub nazywa fikcyjną nazwą. Ale oczywiście Legnica, tak.